strony Kinia. W dzisiejszym wideo pokażę Wam, w jaki sposób dbam o włosy moich lalek i na przykładzie tej pięknej panny, której włosy niestety są posklejane i sztywne, pokażę Wam, jak przebiega cały proces. Będziemy usuwać ten klej z jej włosów. I na początku wszystkie moje laleczki myję w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu i mydła w płynie. Później zostawiam je do wyschnięcia i na drugi dzień używam płynu o nazwie Gugon. Jest to płyn, który usuwa wszelkie takie klejące się powierzchnie, usuwa resztki kleju z powierzchni, również z włosów lalek, usuwa ten klej. Także ten płyn wcieram we włosy lalki. Jeżeli na przykład tego płynu nie macie, bo też nie mam pewności, czy on jest dostępny w Polsce, to możecie użyć oliwki dla dzieci, zwykłej oliwki takiej do ciała. Czasami takiej też właśnie używam, jeśli nie mam tego płynu. I te włosy natarte tym płynem czy oliwką zostawiam na dzień, dwa, czasami trzy, żeby to się tam dobrze w te włosy wchłonęło i porozpuszczało ten klej. I później biorę lalkę pod ciepłą wodę. Mieszam tą wodę z mydłem w płynie albo ze zwykłym mydłem lub też z płynem do mycia naczyń, bo on jest też dobry do usuwania tłuszczów. I staram się zmyć ten tłusty właśnie płyn z włosów lalki. Nie zawsze się to udaje za pierwszym razem i czasami też się zdarza, że proces niestety trzeba powtórzyć, bo ten klej nadal jest na tych włosach, te włosy są nadal sztywne, więc cały proces trzeba powtórzyć, ponownie nałożyć ten płyn lub oliwkę, zostawić na dzień na przykład i później znowu zmyć do skutku. I później można już włosy lalki rozczesać, one zwykle po tym procesie są takie bardzo mięciutkie w dotyku, jedwabiste i łatwo się rozczesują. Później dobieram mojej lalce strój i buty. Zwykle kieruję się tym, w jakim kolorze jest jej make-up, żeby całość jakby pasowała do siebie. W momencie, kiedy już laleczka jest ubrana, zaczynam dopracowywać jej fryzurę, żeby nadać jej już taki ostateczny kształt. I teraz właśnie możecie podziwiać, jak wygląda laleczka po metamorfozie całkowitej. A zaraz po tej metamorfozie zobaczycie kilka innych metamorfoz, które robiłam wcześniej, także mam nadzieję, że będą się Wam podobać. Dajcie mi znać w komentarzu, która metamorfoza podoba się Wam najbardziej, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym wideo. Do usłyszenia, pa pa!